Dobry wieczór. Dobry wieczór. A jest o czym mówić, bo na tę parę czekali organizatorzy. To... Bardziej tak, stawka tego finału będzie ogromna, bo nie dość, że panowie zagrają odpowiednio. Stefanos Tsitsipas o swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Nowak Djokovic o to, żeby wyrównać, dorównać Rafaelowi Nadalowi w liczbie wygranych turniejów wielkoszlemowych. Ale w Australii nie ma sobie równych. 10. finał i jeszcze zagrają o to, który z nich zostanie liderem światowego rankingu. Także tak jak mówię, stawka ogromne emocji na pewno nie zabraknie. Obaj panowie prezentują naprawdę dobry tenis. Natomiast zacznę od Stefy i zwyciężył w 4 setach po 3,5 godzinie walki. Greg mówi ostatnio, że jego podejście do tenisa się trochę zmieniło, a na czym ta zmiana polega w jego wykonaniu, słuchamy. Można powiedzieć, że ten mecz wzbudzał emocje i też no, w pewnym momencie kto prędzej czy później przegrał z Nowakiem Dżokowiczem. Tak, tak, tak. Nowak Dżokowicz idzie po swoje. Naprawdę trzeba, że ostatnio nadzwyczaj dużo zdarza się takich sytuacji, kiedy Nowak Dżokowicz jest na jakimś turnieju. Pamiętamy wszyscy tę sytuację z zeszłego roku, też właśnie dotyczącą Australian Open. Natomiast bardzo dużo takich kontrowersji wokół niego. Tym razem dotyczą te kontrowersje jego taty, który po meczu fotografował się z kibicami, którzy mieli na przykład rosyjskie flagi albo serbskie flagi z wizerunkiem agresora, po prostu mówiąc. Też przede wszystkim sfotografował się z kibicem, który miał Zetkę na koszulce. Nowak Dżokowicz tłumaczył ojca na konferencji prasowej i powiedział, że jego tata na pewno nie miał nic, żadnych złych zamiarów tutaj, nie miał nikogo, nie chciał wspierać, natomiast no niesmak po prostu pozostaje i mówię, no Nowak Dżokowicz też nigdy nie powiedział wyraźnie, co o tym wszystkim myśli. Najlepiej takich sytuacji unikać. Dokładnie, krótko mówiąc, nie powinno do tego dojść, natomiast wracając do tenisa i tego wybitnego tenisa w wykonaniu Serba Nowaka Dżokowicza, posłuchajmy, co powiedział o występach w turniejach wielkoszlemowych i czy nadal towarzyszy mu jakiś stres. Nowak na pewno będzie faworytem wielkiego finału, natomiast nie można odbierać szans Tsitsipasowi, bo pokazał podczas tego turnieju, że naprawdę potrafi zajść za skórę nawet lepszym. Tenisista tak waleczny, że w momencie, kiedy już raz przegrał w finale turnieju wielkoszlemowego, to będzie, że myślę, że będzie chciał tu bardzo pokazać to, że stać go na to, żeby po raz pierwszy zdobyć ten tytuł, ale... Polskie wątki. Polskie wątki, tak, jak najbardziej, bo Janek Zieliński. Para dostała dziką kartę od organizatorów. Oni pokonali rozstawionych z numerem 1 w drodze do finału, ale nie można zapomnieć, że Janek Zieliński i Ugo Nys pokonali rozstawionych chociażby z numerem 2. Co ciekawe, Janek będzie minimum 15 w rankingu tym deblowym ATP, jeżeli by przegrał w finale, a jeżeli wygra, to będzie w najlepszej 10, co też da mu no, przede wszystkim rozstawienie w turniejach wielkoszlemowych. Rozstawienie jego przeciwnik, tu muszę powiedzieć, że ma już trochę doświadczenia nawet na poziomie ATP, jest dużo wyżej notowany, natomiast no, Tomek, jest to nazwisko Berketa, które warto na pewno zapamiętać i miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mówili o nim w kontekście już tych turniejów seniorskich wielkoszlemowych. Sporo tych polskich akcentów w tym roku w Australii, naprawdę. Agata Bachanek, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A swoją drogą nazwisko Berketa coś mi mówi. Mam wrażenie, że rodzinę znam, ale będę musiał to wyjaśnić. To tyle, jeśli chodzi o tenis. Teraz skoki, w zasadzie loty. To jeden z tych momentów sezonu, które skoczkowie naprawdę lubią najbardziej. W austriackim Bad Mitterndorf rozpoczął się pierwszy tej zimy weekend lotów. Kwalifikacje do jutrzejszego konkursu wygrał Stefan Kraft.